Listopad roku 2020. Delikatnie mówiąc, no, nie było zbyt mięciusio. A do tego jeszcze piątek 13. Kto mądrzejszy, ten się zarył w łóżku pod podusią. Właśnie wtedy taki jeden, co George Michael zwie się, o ostatnich świętach zamarudził ciut nieśmiało i w tej samej chwili z inkasentem panem Grzesiem. Szczególnego, też niebywałego, coś się stało. Coś się stało? Coś się stało. Coś się stało? Pana Grzesia inkasenta dopadło pierwszego, mówi, że nic nie pamięta kto, co i dlaczego. Znów kościoło i w pół zgięło dało, do wiwatu potem wszędzie się rozsiało i siadło. Dawało, 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 dawało. Trzecia żona Grzesia, Hania, co tuż obok była, tym wirusem dawania się zaraziła. Wzięła z kuchni placek, zapakowała i sąsiadce z góry go dała. Od tej chwili, od last Christmas, znanej grupy łam, chęć dawania jak zaraza się rozprzestrzeniała. Każdy dawał z siebie wszystko, krzycząc: ja ci dam! A gdy nie miał już co dawać, wtedy dawał ciała. Ta sąsiadka z góry, co jej Hania placek dała, sama dała ostro czadu, no i na szydełku 85 maseczek ciepłych wydziergała i rozdała je na rynku w Ełku. Była z Ełku, była z Ełku, była z Ełku, była z Ełku. Tak od Grzesia inkasenta w piątek 13 się zaczęły dziwne święta Narodzenia Bożego. Święta od zgromadzeń wolne, zdezynfekowane, wbrew wszystkiemu zarażone serdecznym dawaniem. Zbyszek z Ełku co maseczkę dostał, z ciepłej włóczki dał emocjom upust i kwiaciarni kupił kwiaty, dał je pani Stasi przed szkolance swojej wnuczki. Stasia dała po lizaku dzieciom Beaty. Więc Beata, co z natury była, powściągliwa, dała drobną radę panu od ulotek skrzypka. I ten pan ucieszył się, Bartosiak się nazywał. Rzucił ulotkarstwo, zaczął robić w choinkach. Czas świąteczno jako taki, wirus daje się we znaki, życie nam daje w kość, lecz nie dajmy za wygraną. Zamiast tego dajmy czadu, dawania nigdy nie. Święta, 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 święta. Dla siebie dobrzy.